zawsze staram się patrzeć na prezydencję w ogóle, tak od strony instytucjonalnej, znaczy od strony tego, do jakiego stopnia prezydencja funkcjonuje jako część aparatu wewnętrznego Unii Europejskiej, tak? Do jakiego stopnia przyczynia się do sprawności tego aparatu, albo wręcz przeciwnie, nie udaje. I to jest taki pierwszy podstawowy mój punkt patrzenia na prezydencję. To sobie kiedyś nazwałem zinstytucjonalizowaną procedurą przywództwa politycznego. I ta formuła może nie tyle się sprawdza, to jest takim dobrym papierkiem lakmusowym, takim dobrym testem, czy prezydencja działa, czy nie. I w odniesieniu do polskiej prezydencji trzeba powiedzieć, że jest kilka powodów, dla których warto ją oceniać w związku z tym. Pierwszy jest taki, że oczywiście jesteśmy po traktacie lizbońskim i ten traktat wprowadza taki nowy element do funkcjonowania prezydencji i wcale nie uważam, żeby obcinanie kompetencji w reprezentacji zewnętrznej prezydencji było najważniejsze dla prezydencji w ogóle, ale fakt, że została rozciągnięta tak zwana procedura zwykła, czyli procedura współdecydowania w pełni na Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, to powoduje, że mamy do czynienia po traktacie lizbońskim w Unii z taką sytuacją, w której stanowienie prawa wymaga pełnej zgody dwóch instytucji o odmiennej naturze. Parlamentu, który jest z natury swojej ponadnarodowej, Rady, która jest z natury swojej międzyrządowej. Żeby nie doszło do paraliżu, potrzebny jest zwornik pomiędzy nimi. Tym zwornikiem od strony państw członkowskich jest prezydencja. Inaczej rzecz biorąc, jeśli prezydencja jest dobra, jeśli prezydencja jest sprawna, to Unia może działać w tym sensie, w jakim stanowi ona prawo. I ten aspekt staje się niesłychanie istotny właśnie po traktacie lizbońskim. Wydaje mi się, żeby przechodzić jednocześnie do szybkiej oceny prezydencji polskiej, że w tym aspekcie polska prezydencja poradziła sobie bardzo dobrze z całym wyzwaniem. I zostało postanowionych kilka rzeczy, które pokazują, że polska prezydencja była sprawna i potrafiła współdziałać zarówno pomiędzy państwami członkowskimi, co jest takim najczęstszym polem obserwacji, ale też potrafiła działać właśnie pomiędzy państwami członkowskimi, czyli pomiędzy Radą a Parlamentem jako taki interfejs. Tu kilka rzeczy zostało dość interesujący sposób zaproponowane czy kontynuowane. Jest taka formuła, była taka formuła, która się nazywała Meet the Presidency, czyli takie spotkania z prezydencją, które były prowadzone przy okazji posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego. I chyba było jednym z takich dobrych elementów wypracowywania porozumienia z Parlamentem. Drugi taki aspekt, co nie dotyczy parlamentu, ale innej instytucji, to jest taki koncept, który wydaje się polska prezydencja kontynuowała raczej niż sama rozpoczęła po prezydencji belgijskiej i węgierskiej, czyli taki koncept tak zwanej prezydencji wspomagającej, czyli takiej, która w stosunku do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych ma funkcję wspierającą, tak? Czyli inaczej rzecz biorąc, jest to prezydencja, która stara się pomagać w reprezentacji zewnętrznej w przechodzeniu na tą nową, na to nowe pole, czy na nową sytuację, w której mamy większe zaangażowanie instytucji unijnych, a de facto te instytucje są bardzo słabe, w szczególności wysoka przedstawiciel, w ogóle Urząd Wysokiego Przedstawiciela w ten sposób i Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły może, bo to bardzo rozdrobniło rozumowanie, ale takim jednym
Kiedy myślę o polskiej prezydencji w całości i takich osiągnięciach właśnie, to ten interfejs pomiędzy państwami i pomiędzy państwami z jednej strony, a z drugiej strony pomiędzy państwami a Parlamentem Europejskim, to wydaje mi się, że jest taki jeden element, który wymaga wspomnienia. To jest osiągnięcie kompromisu jeszcze nie w pełni, ale w takim politycznym sensie i zasadniczym chyba już, kompromisu dotyczącego patentu europejskiego. Patent europejski, z tych wszystkich osiągnięć typu sześciopak, patent europejski, nakaz ochrony, czy negocjacje budżetowe, każdy ma jakieś swoje takie prawie prywatne czy osobiste preferencje, co jest ważniejsze. Dla mnie takim właśnie osiągnięciem jest patent. Choć trzeba pamiętać, że te negocjacje będą jeszcze prowadzone przez prezydencję duńską, bo nie ma zgody co do siedziby sądu w tym obszarze, ale patent jest pewnego rodzaju wstydem europejskim. Brak wspólnego patentu, jednolitego patentu europejskiego. Sprawa, jak ja się zacząłem interesować Unią Europejską 20 lat temu, to patent był niezałatwioną sprawą. Minęło 20 lat, czyli jest 30 lat od kiedy Unia się zajmuje problemem jednolitego patentu, i to jest niezałatwione. To kosztuje konkretne pieniądze i to kosztuje konkretny margines konkurencyjności Europy w stosunku do reszty świata, dzisiaj również rosnący w stosunku do Chin na przykład. Więc załatwienie tego elementu wydaje mi się być taką gwiazdką, którą bym dostawił do osiągnięć prezydencji Polski. Ale jest też, jeśli jeszcze wolno mi 2-3 minuty spędzić nad tym problemem, to jest też jeszcze drugi aspekt prezydencji, z którym polska prezydencja poradziła sobie w sposób troszeczkę mniej skuteczny, ale jest bardzo ciekawe, dlaczego tak się stało. I pewnie to będzie otwarcie do następnych głosów w tej materii. Mianowicie prezydencja powinna sprawować przywództwo. Nie może sprawować tego przywództwa samodzielnie, bo są inne instytucje. I nie oczekujemy od prezydencji, że prezydencja będzie załatwiała wielkie sprawy, tak naprawdę. Ale jest wbudowany w aparat instytucjonalny unijny oczekiwanie, że prezydencja zaproponuje, położy pewien koncept na stole. Będzie ten koncept na tyle śmiały i na tyle ostrożny, te dwie rzeczy są niezbędne, że znajdzie w świecie idealnym, idealnej prezydencji, że znajdzie ten koncept akceptację innych państw członkowskich. Czyli prezydencja powinna pełnić taką funkcję przywódczą w stosunku do państw członkowskich, rozumianą jako takiego średniego zasięgu sposób formułowania rozwiązań. I ta cecha prezydencji jest niesłychanie istotna współcześnie, ponieważ mamy do czynienia z kryzysem, który jest szeroki, głęboki, powszechny, niespotykany, bezprecedensowy, etc., etc. W związku z tym rozwiązania, które są proponowane w trakcie tego kryzysu, powinny mieć tę cechę, że będą a. odpowiadały na te wyzwania, b. będą akceptowalne, a c. to, że będą formułowane i będą wychodziły z punktu widzenia interesów wszystkich. Ta funkcja przywódcza, tak rozumiana, może być wypełniana przez różne instytucje. Prezydencja nie jest jedyną. Może być wypełniana przez Komisję Europejską w ramach jej zdolności do inicjatywy, chociaż nie w sensie formalnym, tylko w sensie realnym, więc to jest rzadziej wykonywane. Może być wykonywane przez każde państwo członkowskie, niekoniecznie trzeba być prezydencją, żeby być mądrym i położyć projekt na stole. Można być Francją i Niemcami, można być Merkozym, tak? I położyć ten projekt. Pytanie jest, czy ten projekt jest następnie akceptowalny przez wszystkich. I to jest to pytanie, które jest bardzo trudne. Polska prezydencja, jak też i następne, duńska, bardzo wyraźnie miała i prezydencja w ogóle ma taki problem z zachowaniem spójności całej Unii Europejskiej w związku z
kryzysem w strefie euro. Ale trzeba pamiętać, że kryzys w strefie euro troszeczkę nas tak mesmeryzuje, czy tak nas ogniskuje naszą uwagę, ale kryzys dotyczy szerszej grupy państw, czy inaczej rozkładającej się, niż tylko strefy euro, czy państw, niektórych strefy euro, ale dotyczy niektórych państw bałtyckich, dotyczy bardzo wyraźnie dzisiaj Węgier, dotyczy w którychś momentach bardzo mocno, czy w Rumunii na przykład. A zatem rozwiązania dla tych państw powinny ujmować potrzeby i zjawiska zachodzące w strefie euro, ale powinny być formułowane w stosunku do całej Unii Europejskiej. I tutaj, jak znowu patrzę na całą Unię Europejską, na całą prezydencję polską, to takie sobie wypracowałem sformułowanie, żeby było catchy phrase, że polska prezydencja to była prezydencja małych kroków z wykrzyknikiem. I te małe kroki to jest to wykonywanie funkcji interfejsa, czy interfejsu, a ten wykrzyknik to jest właśnie problem przywództwa, który został sformułowany przez cztery przemówienia. Pierwsze przemówienie premiera Tuska w parlamencie w lipcu, przemówienie ministra Rostowskiego w parlamencie we wrześniu bodaj, przemówienie ministra Sikorskiego w Berlinie oczywiście i przemówienie końcowe premiera w Parlamencie Europejskim znowu. Niektórzy obserwatorzy dodają do tego jeszcze bardzo interesującą uwagę, że tak naprawdę przemówienie prezydencji było exposé nowego premiera Polska w Sejmie. Ale na co składa się ten wykrzyknik? Ten wykrzyknik tak naprawdę mówi z jednej strony, że potrzebny nam jest wzrost i reformy strukturalne w naszej konkurencyjności. Mówiąc takim bardzo schematycznym językiem, to potrzebna nam jest realizacja strategii lizbońskiej czy strategii Europa 2020, a z drugiej strony jest to wołanie o przywództwo. Najbardziej zaskakujące dla mnie jest to, że to wołanie o przywództwo jest wykonywane z funkcji, z pozycji prezydencji. I najbardziej interesujące dla mnie było to, że w tych wszystkich rozważaniach dotyczących tego, co można zrobić Europą, Europejskim Bankiem Centralnym i tak dalej, ostatecznie w kilku miejscach pojawia się takie odwołanie do Parlamentu Europejskiego, które jest bardzo wyraźne w ostatnim przemówieniu premiera Tuska, który mówi, że Parlament Europejski powinien być konstytuantą. To jest bardzo daleko idące, ale jest bardzo ciekawe, że chodzi o takie przywództwo koncepcyjne, rozwiązania systemowe, czy nawet konstytucyjne, które mają być wyprowadzone z innego rdzenia procesu integracyjnego niż same państwa. To mi się wydaje bardzo daleko idącym wyzwaniem. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie bezradności, które czy wołanie wynikające z bezradności, które w tej chwili obserwujemy. Myślę, że polski premier prezydencji nie był jedyny w tej bezradności, bo jak obserwujemy kolejne szczyty Rady Europejskiej w składzie 27 czy 17 i ich kolejne próby budowania mechanizmów i paktów, to one wydają się dość bezradne.